Dziękujemy Ci, nasz Boże, za to, co czynisz do tej pory. Dziękujemy Ci za Twoje słowa, które docierają do nas w różnoraki sposób. A teraz otwórz nas na Słowo Twoje, na Biblię, na Pismo, które będziemy czytać, rozważać. Daj nam ducha poznania, mądrości i nakarm nas, bo jesteśmy głodni. Amen. Kochani, bardzo się cieszę z tego powodu, że mogę dzisiaj usłużyć w zborze w Ustroniu, w tym miejscu. Z wielką radością zawsze tutaj przyjeżdżam i od razu przywożę pozdrowienia ze zboru w Czechowicach-Dziedzicach od pastora Andrzeja, braci starszych, od całej społeczności. Serdecznie Was pozdrawiają. Wierzę, że mogę zawieźć z powrotem, przywieźć tam też również pozdrowienia od Was. Dziękuję bardzo. Kochani, zechciejmy otworzyć już stosowny fragment. Będziemy chcieli go rozważyć wnikliwie, skupić swoją uwagę na to, co zapisane zostało w Piśmie Świętym. Mianowicie dzisiaj rozważymy sobie, przeczytamy fragment z pierwszej księgi Samuela, z 5 rozdziału od 1 do 12 wiersza. Filistyni zaś zdobyli skrzynię Bożą i przenieśli ją z Ebenezer do Aszdodu. Tam wnieśli ją do świątyni Dagona i ustawili obok swojego bóstwa, gdy jednak Aszdodczycy wstali wcześnie rano i weszli do świątyni, spostrzegli, że Dagon leży twarzą ku ziemi przed skrzynią Pana. Podnieśli go więc i ustawili na jego dawnym miejscu, lecz kiedy zjawili się w świątyni następnego dnia, wcześnie rano, Dagon znów leżał twarzą ku ziemi przed skrzynią Pana. Tym razem jednak głowa Dagona i obie jego dłonie leżały odcięte na progu. Przed skrzynią leżał tylko tułów. Dlatego do dnia dzisiejszego kapłani Dagona i wszyscy, którzy przychodzą do jego świątyni w Aszdodzie, nie stąpają po progu świątyni. Ręka Pana zaciążyła też na Aszdodczykach, niszczyła ich w ten sposób, że w samym Aszdodzie i w jego okolicach ludzie zaczęli cierpieć na bolesne wrzody. Gdy więc mieszkańcy Aszdodu zauważyli, co się dzieje, stwierdzili, skrzynia Boga Izraela nie może pozostać u nas, ponieważ jego ręka ciąży na nas i na naszym Bogu Dagonie. Posłali więc po wszystkich rządców filistyńskich, zebrali ich u siebie i zapytali, co mamy zrobić ze skrzynią Boga Izraela. Wówczas Gatyjczycy podsunęli pomysł, przenieście skrzynię Boga Izraela do nas. I tak też się stało. Ale gdy ją tam przeniesiono, ręka Pana zwróciła się z kolei przeciw temu miastu. Mieszkańcy wpadli wręcz w popłoch, dlatego że teraz u nich, od najmłodszego do najstarszego, pojawiły się bolesne wrzody. Wyprawili zatem skrzynię Bożą do Ekronu. Gdy skrzynia Boża znalazła się w Ekronie, ekronici zaczęli się burzyć. Dlaczego sprowadziliście do nas skrzynię Boga Izraela? Po to, by pozbawić życia nasz lud? Znów więc posłali po wszystkich rządców filistyńskich i wezwali, odeślijcie stąd skrzynię Boga Izraela, niech wraca na swoje miejsce. Nikt z nas nie chce, aby zabiła jego i cały nasz lud. Całe miasto ogarnął bowiem paniczny lęk przed śmiercią. Boża ręka zaciążyła tam bardzo mocno, mieszkańcy, którzy nie pomarli, cierpieli z powodu bolesnych wrzodów, tak, że wołania o ratunek wznosiły się ku niebu ze wszystkich zakątków miasta. Kochani, w tej historii, którą będziemy chcieli omówić, rozważyć, dzieje się bardzo wiele. Wszyscy na to zwracamy uwagę. Naprawdę wiele się dzieje. Nie wiem jednak, czy kiedykolwiek czytając tę historię zwróciłeś uwagę na to, że nie znajdziemy w tej historii ani proroka, który by coś zapowiadał, człowieka, który by zsyłał ogień jak Eliasz, anioła, który by coś zwiastował albo przynajmniej jakiejś oślicy, która by otworzyła swoje usta. Nie ma nic z tych rzeczy. Bóg działa tutaj absolutnie samodzielnie, suwerennie i nie posługuje się żadnym człowiekiem. Cała historia, cały ten rozdział opisuje właśnie to wydarzenie. Bóg działa samodzielnie, nie ma tu żadnego człowieka. Czy wiesz, że Bóg nie potrzebuje absolutnie nikogo i niczego, aby realizować swoje zamiary?
Nie możesz pominąć tej historii, udając, że jej po prostu nie ma i jakoś sztucznie podnosić swoją człowieczą wartość, sądząc, że jesteś niezbędny Bogu do czegokolwiek. Nie można w ten sposób postępować. Gdzie byłeś, zadam pytanie, kiedy Pan Bóg wypowiadał słowo i wszystko powstawało? Gdzie byliśmy? Gdzie ja byłem? Gdzie ty byłeś? Czy miałeś jakikolwiek udział w tym, co Bóg czynił, skoro również ty, jak to wszystko, co widzisz, powstałeś przez Niego? Mówienie, że Bóg nie ma rąk tu na ziemi, jak tylko ciebie, jest błędne i dowodzi niezrozumienia Jego natury. To jest swego rodzaju sztuczna zachęta, wiele razy to słyszałem, ale to jest sztuczna zachęta, aby uzyskać jakieś pobudzenie i zaangażowanie w zborach, w kościele, w służbie Boga. Z drugiej zaś strony ten sam człowiek powie, cytując Izajasza 59, ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła ci pomóc. No to zaraz, ma Pan ręce, czy nie ma Pan rąk? To jest pytanie. To, że Bóg używa ludzi, to jest Jego łaska. To, że On postanowił ciebie niejednokrotnie użyć w czymkolwiek i do czegokolwiek, to nie dlatego, że On sam sobie poradzić nie potrafi, ale dlatego, że tak Mu się upodobało i postanowił. To jest Jego łaska. To, że niejednokrotnie Pan użył cię w tym lub w czymś innym, to jest wyraz Jego łaski względem ludzi, względem ciebie. Łaska. O, daj Boże, abyśmy mogli poznać głębię tego słowa, jakim jest łaska. To, co dzisiaj brat Jan mówił, bardzo mnie poruszało, dlatego że miałem te przemyślenia również na dzisiejsze zwiastowanie. A więc łaska, obyśmy potrafili nasycić się i zachwycić tym słowem łaska, abyśmy czasem nie odbierali należnej Bogu chwały, sądząc, że my jesteśmy tu pępkiem świata, najważniejsi i tak dalej. Nie jesteś Bogu niezbędny. Jeśli zawiedziesz, kamienie zaczną wołać. Bóg działa na różne sposoby, ponieważ On ma moc zamienić kamienne serce w mięsiste, aby zaczęło wzywać Boga. W tej historii jednak nie mamy człowieka, ale mamy skrzynię. I tą skrzynią się Pan posługuje, można tak to ująć. I chciałbym pokrótce omówić, czym była skrzynia Boża dla tych, którzy z jakichś względów nie do końca rozumieją. Czym było to narzędzie, czym była ta skrzynia. Bóg nakazał sporządzić skrzynię w czasie wędrówki Izraela po pustyni. W środku miały znaleźć się dzban z manną, dwie kamienne tablice oraz kij, laska Arona, która zakwitła. Skrzynia miała być, sama skrzynia miała być świadectwem suwerennego wybrania tego narodu przez Boga, co symbolizowała laska Arona w tych okolicznościach, kiedy Bóg oznajmiał, kogo wybrał, a kogo nie. Po drugie, objawienia woli Bożej poprzez prawo oraz oddzielenie mocą Boga tego narodu dla siebie, to symbolizowały kamienne tablice. Ten naród, ten lud był ludem Boga poprzez nadane prawo, poprzez Boże nakazy. Oraz obietnicy troski i zachowania aż do momentu wejścia do ziemi obiecanej, co symbolizował ten dzban, w którym znajdowała się ciągle świeża manna, zstępująca każdego jednego dnia dla zachowania życia aż do momentu wejścia do ziemi obiecanej. A więc całość stanowiła znak przymierza między Bogiem a człowiekiem, wyrażona poprzez bardzo szczególną, spektakularną obecność Boga, która unosiła się nad wiekiem Arki, tak zwaną przebłagalnią między cherubami. Bóg obiecał, czytamy w księgach mojżeszowych, znad wieka będę się z wami spotykał, jest napisane.
Więc całość była niezwykłym przejawem Bożej obecności, była uważana za, była błogosławieństwem dla tych, z którymi Bóg zawarł przymierze, natomiast przekleństwem stawała się dla innych. Miała ogromną wartość dla ludzi. Tak, iż kiedy później Dawid zabiera skrzynię Bożą z domu Obeda Edomczyka, biedny Obed idzie za skrzynią aż do samej Jerozolimy, czując, co stracił. Czytamy później, że Obed pracował w świątyni, chciał być jak najbliżej, cały jego dom był błogosławiony. A więc czym była skrzynia dla ludzi? Wracając do naszej historii, a w zasadzie przenosząc się rozdział wcześniej, czytamy o pewnym wydarzeniu na polu bitwy. Izrael stanął naprzeciw Filistynów. Teraz oczywiście zaczęła się bitwa i w pierwszej swojej potyczce Izrael przegrał. Padło 4000 mężczyzn, wojowników. Izrael cofa się do swojego obozu i wielka narada. Co zrobić? Nie możemy przecież być pokonani przez Filistynów. Co mamy robić? I oto ktoś wpadł na pomysł. Sprowadźmy arkę. Niech wejdzie między nas. Niech skrzynia Boża z Panem wejdzie w obóz, wejdzie do obozu. Wtedy zwyciężymy. Tak też się dzieje. Izraelici sprowadzają arkę i czytamy w poprzednim rozdziale, który nie zacytowałem dzisiaj, czytamy, że wielka radość wstąpiła również w cały ten obóz. Ludzie krzyczeli z radością, cieszyli się, bo wiedzieli, że to nie jest zwykła skrzynia, ale sam Bóg wchodzi do tego obozu. Ludzie tak krzyczeli z radości, iż czytamy, że ziemia się zatrzęsła, jak w Dziejach Apostolskich, kiedy lud jednomyślnie wołał do Boga. Teraz Filistyni mieli problem, ponieważ słysząc to z daleka, Filistyni dochodzą do wniosku, co się dzieje? Oto skrzynia Boża weszła do obozu Izraela, już po nas, mówią Filistyni, biada nam, bo Bóg jest pośród nich. Kochani, niemniej jednak Filistyni mówią, mężowie, walczcie do końca, bądźcie dzielni, nie możemy popaść w niewolę u Hebrajczyków, tak jak oni dzisiaj są w niewoli u nas. I pomimo tej świadomości, tego co Bóg działał, tego co czynił Bóg w Izraelu, w czasach Egiptu, w czasach wyjścia, oni to wszystko wspominają w tym swoim rozważaniu tego, co na własne oczy widzą. Jednak biorą miecz w szalonej odwadze, biorą miecz do ręki i wychodzą naprzeciw Izraelowi. I dzieje się coś, czego w życiu nie chcielibyśmy czytać w tym momencie. Bo to całkowicie nie pasuje do scenerii, do biegu wydarzeń. Okazuje się, że Izraelici, choć mieli tą nadzwyczajne poczucie i wiarę w to, że skrzynia Boża jest, że Pan jest, musimy zwyciężyć, przegrywają. Tym razem nie 4000, ale znacznie, znacznie więcej. Ponad 30 tysięcy mężów pada w tej bitwie. To też o czymś świadczy, kochani. Jeżeli w pierwszej potyczce pada 3000 osób, to znaczy, że kiedy już pierwsi zaczęli padać, Izrael się zaczął cofać. Zostało tylko 3 na polu bitwy, a tym razem 30. Sądzę, że Izrael do końca miał wiarę, do ostatniego męża, że ta skrzynia ich uratuje. I walczyli aż do 30 tysięcy poległych wojowników z pełnym przeświadczeniem, że skoro Bóg jest z nimi, to oni zawsze zwyciężą. Ale dzieje się nie tak, jak myśleli. Kochani, arka zostaje porwana. Pierwszy raz w historii Izraela arka przymierza, a więc skrzynia Boża, znajduje się w rękach pogan, w rękach obcego narodu. I kiedy czytamy, już zacytowałem ten fragment, możemy w pierwszym swoim jakby odruchu zastanowić się, jak to jest. Izraelici, którzy zbudowali Arkę Przymierza, skrzynię, mieli nawet od czasu do czasu problem z jej przeniesieniem. Ktoś tam został porażony, ktoś tam źle chwycił, Bóg się pogniewał. Filistyni nie mają problemu.
Oni przenoszą arkę, nie czytamy o tym, że ktoś coś zrobił nie tak i źle. Wprowadzają arkę przymierza, więc swoje wojenne trofeum wprowadzają do świątyni swojego bóstwa. Zastanawiałem się teraz, jakie mogły być intencje albo motywy serca Filistynów. Po pierwsze, byli święcie przekonani, że Bóg Dagon im pomógł zwyciężyć. No takie było ich przeświadczenie. Bóg, ich bóstwo Dagon, pomógł im zwyciężyć, a więc Dagon jest większy niż wszystkie inne bóstwa. Na pewno takie mieli wnioski. Po drugie, wiedzieli, że jest ktoś taki jak Bóg Izraela, bo przecież słyszeli te niestworzone historie i widzieli na własne oczy, jak wiele, wiele działo się w Izraelu. Więc jak to ze sobą połączyć? Najlepiej postawić to w jednym miejscu obok siebie. Niech to wspólnie razem działa, tak żeby ich życie było jeszcze lepsze niż dobre. A więc, żeby jeszcze lepiej im się powodziło, jeszcze bardziej byli błogosławieni, aby to dobre, fajne, przyjemne, zwycięskie, pomyślne życie było jeszcze lepsze niż dotychczas. Bóg jednak jest, Bóg jednak nigdy nie pozwoli sobie na to, aby stać się kolejną fajną rzeczą, którą możesz zdobyć w swoim fajnym życiu. On na to nie pozwoli. Przypomina mi to czasem, można powiedzieć, nierozważny sposób ewangelizowania w dzisiejszych czasach, który polega na tym, że bierze się jedno jedyne zdanie, które brzmi: Bóg cię kocha i ma dla ciebie plan, i w ten sposób łowi się ludzi do kościołów. Uważam, że to nie jest Ewangelia, to nawet blisko Ewangelii nie stało. I wtedy dziwimy się, ponieważ okazuje się, że Kościół w dużej części albo w jakiejś części składa się później z ludzi nienarodzonych na nowo, którzy idą prosto do piekła. Bo nigdy Kościół albo nigdy ci, którzy ewangelizowali, nie mówili o pokucie, o pamiętaniu, o krzyżu, ale głosili jakąś zmianę na lepsze życie. Będziesz miał lepsze życie. To wcale nie o to chodzi w Ewangelii, żebyś miał lepsze życie. Tu chodzi o to, że masz mieć inne życie, nowe życie, nie lepsze życie, które już do tej pory prowadzisz. Kochani, Pan Jezus nigdy nie biegał po Ziemi Świętej z banerami i hasłami tego typu. Bóg cię kocha i ma dla ciebie plan. Czytamy Nowy Testament i widzimy, co głosił Pan Jezus. Opamiętaj się, pokutuj, uciekaj przed nadchodzącym gniewem. To wszystko jest prawda, co powiedziałem wcześniej. Ale to jeszcze nie jest Ewangelia. Kochani, dzisiaj w wielu miejscach Kościół zapomniał, co to Ewangelia Jezusa. Głosi to, co Paweł uczynił obiektem przekleństwa. Inną Ewangelię, która nie mówi o pokucie, o pamiętaniu, a Jezusa traktuje jak dżina z butelki, aby spełniał prośby ludzi. Jednak Ewangelia to coś znacznie więcej. Kochani, Filistyni wprowadzają skrzynię do swojej świątyni. Obok swojego Boga Dagona ją stawiają. Czy pamiętacie, co jest napisane w drugiej księdze Mojżesza, a później powtórzone w piątej, kiedy Bóg mówi: nie będziesz miał innych bogów. Gdzie? Obok mnie, tak jest. Niektórzy ludzie powiedzą przede mną, ponieważ niestety Kościół rzymskokatolicki zmienił treść tego przykazania i ono brzmi: przede mną. No Panie Boże, przed Tobą to ja nie mam ani jednego Boga. Ale obok tysiące bóstw, posągów, rzeźb, obrazów, którym się kłaniamy. Ale przed Tobą to nie mamy. Jednak kiedy wczytujemy się w treść, oryginalne brzmienie tego przykazania brzmi: obok nie będziesz miał. A więc nie podzielisz swojego serca na kilka części i tu trochę i tu trochę, na pewno nie będę jednym spośród wielu. Tak jakby można by było to sparafrazować. A więc Bóg oczekuje czegoś więcej. Nie chce, abyś dzielił się, dwoił, troił i jeszcze dzielił na więcej części. Nie pozwoli sobie na to,
aby być dodatkowym elementem do Twojego życia. On nie uczyni Twojego życia lepszym. On uczyni je innym, nowym. On nie da Ci lepszego serca. Chce Ci dać nowe. On nie natchnie Cię jakimś lepszym nastrojem, jakimś lepszym duchem. On chce dać Ci nowego ducha do Twojego wnętrza. Bóg nie będzie nigdy dodatkowym obrazem na ścianie pośród innych obrazów. On musi być wszystkim w Twoim życiu tak, jak to jest w rzeczywistości wokół nas, ponieważ wszystko jest poddane pod stopy Jego. Czytamy o tym także w tej historii. Kiedy patrzymy na to, co dzieje się w nocy, kiedy nikt nie patrzy, kiedy żaden człowiek nie ma żadnej możliwości coś dokonać, dzieją się w nocy dziwne rzeczy. Oto posąg pada na twarz przed skrzynią. Co to znaczy, że ten posąg pada na twarz? Albo kim był więc ten Bóg, który do tej pory daje zwycięstwo, a dzisiaj leży na twarzy przed zwykłą skrzynią? Co to za Bóg, który nie potrafi ustać jedną noc na nogach? Czyżby mu się przysnęło? A może zasłabł? Może postanowił się zdrzemnąć przez chwilkę? To jakiś Bóg inwalida, któremu trzeba pomóc wstać rano, aby znowu zajął swoje dumne, pyszne miejsce jako Bóg narodu. Kochani, jak ci ludzie mogli myśleć, albo w jaki sposób mogli pokładać nadzieję i ufność w tym bóstwie, skoro sami dźwigać go musieli? Jaką możesz mieć pewność, jeśli ufasz bóstwom, a nie Bogu prawdziwemu, że kiedy ty będziesz leżał plackiem na ziemi, to ten Bóg cię podniesie? Jak Filistyni mogli w to wierzyć, skoro oni musieli go dźwigać, a nie on ich dźwigał? Kochani, to przypomina bardzo pieniądze. Bardzo do złudzenia przypomina pieniądze. Jak wielu ludzi dzisiaj na świecie pokłada absolutną ufność w pieniądzu. W pieniądzu. To pieniądz ich dźwiga na co dzień. To pieniądz daje im wytchnienie. To pieniądz daje im wspaniałe wczasy i tak dalej, i tak dalej. Ale niech tylko dojdzie do jakiegoś krachu. Niech dojdzie do jakiegoś problemu ekonomicznego, gospodarczego. Kto dźwiga te pieniądze z powrotem na swoje miejsce? Czy one same się dźwigają? Czy mają taką moc, aby się podźwignąć? Czyż nie znajdują się tacy dzisiejsi krawaciarze Filistyni, którzy podnoszą te pieniądze z powrotem na miejsce, aby móc znowu się im zacząć kłaniać jak należy? Zamiast zwrócić uwagę na tego, który żyje, który panuje, który ma moc nad wszystkim, na Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa? Z naszym Bogiem jednak jest zupełnie inaczej. On jest pomocą w każdym czasie, dobrym czy złym. Łamiącą się trzcinę podnosi, ledwo tlący się knot rozpala żywym ogniem. Taki jest nasz Bóg. On taki jest. Kiedy słabniesz, kiedy upadasz, kiedy leżysz jak placek na podłodze i nie ma kto by cię podniósł, tak jak ten chory przez 30 parę lat leżący i nie ma kto by mu pomógł dostać się do tej upragnionej wody, sadzawki. Jednak jest Pan, który jest w stanie to zrobić. Nie tylko zaprowadzić cię do sadzawki, ale swoim słowem cię ożywić i podnieść na nowo. Więc zaufaj Bogu ze wszystkich swoich sił i nie polegaj na własnym rozumie. Jemu zaufaj, bo Jego podnosić nie trzeba. Jemu pomóc nie trzeba, to On chce ci dać swoją dłoń i swoją rękę. Kochani, czytamy, że Pan przed Nim zegnie się wszelkie kolano i każdy język wyzna, że On jest Panem. Czytamy ten tekst i odnosimy go do przyszłości, ale kiedy czytam o Dagonie, ja widzę, że już to się dzieje. Oto Dagon, dumny i pyszny posąg, musi zgiąć swoje kolana przed Bogiem, pokłonić się Mu prosto na twarz. Ale oto przychodzą ludzie i robią swoje. Według swojej tradycji, według swojej religii, według swoich wierzeń nie pokutowali, nie odczytali Bożego znaku,
Nie zrozumieli tego, co Bóg przez tą sytuację do nich mówi. Ja jestem Bogiem, a oprócz mnie nie ma innych. Kochani, przypomina, cała ta sceneria, cała ta sytuacja przypomina bardzo ludzi, którzy czegoś chcą od Kościoła, czegoś chcą od Boga. I każdy człowiek chce sobie ułożyć życie, to jest prawda. Każdy próbuje sobie poukładać w oparciu o własne siły oraz dodając sobie, niektórzy dodając sobie jakiegoś smaku poprzez zaadoptowanie jakichś dobrych praktyk, które wynikają z Biblii. Wielu jest takich ludzi. Mówią oni, Biblia posiada dużo fajnych porad. Dużo fajnych treści, warto je stosować. Niektórzy powiedzą tak. Niektórzy nawet świeccy ludzie powiedzą w ten sposób, że tak, Biblia posiada pewne fajne treści, które przydadzą się do życia. I tacy ludzie stają się ofiarami. Dlatego, że próbują pogodzić swoje stare życie dotychczasowe z zasadami Biblii. Jakoś ze sobą to połączyć, postawić to w jednej świątyni obok siebie, niech działa, niech czyni życie lepszym. Niech od teraz moje życie jest lepsze niż było. Chcą pogodzić ciemność, w której się znajdują, ze światłością, która jasnym światłem świeci świeci ze strony Boga. Próbują postawić to obok siebie w celu uzyskania większego błogosławieństwa. Tak funkcjonują niektórzy ludzie, którym w zborach się po prostu spodobało. Spodobało mu się w zborze, fajne, dzisiaj bym powiedział, fajna atmosferka, skoczna muzyka, światełka dymy i tak dalej, spodobało mi się w kościele. Ktoś się do mnie uśmiechnął, ktoś mnie przywitał, tego nie doświadczam na co dzień, więc tu zostanę. Będę mówił tym samym językiem, kiedy będzie trzeba wstać, to wstanę, kiedy klęknąć, to klęknę, kiedy siedzieć, to będę siedział. Nikt się nawet nie zorientuje, a ja sobie gdzieś tam będę. I wydaje mi się, że są tacy ludzie, którzy po prostu się przykleili. Wyglądają tak jak my, uśmiechają się tak jak my, cieszą się tak jak my, ale kiedy wracają do domu, kiedy wracają do swojej codzienności, to jest to zupełne przeciwieństwo i zaprzeczenie mocy pobożności, o czym mówi apostoł Paweł. Kochani, a więc wielu jest takich ludzi, a Boże Słowo mówi, na próżno trudzi się budowniczy, budując swoje choćby życie, jeśli Pan Bóg tego domu nie zbuduje. Jaka jest przyjaźń między ciemnością i światłością, mówi później Nowy Testament. Jaka jest przyjaźń między Bogiem a Beliarem, albo na potrzeby tego kazania, Dagonem. Jaka jest przyjaźń między tymi dwoma, którzy postawieni zostali w jednej świątyni? Żadna. Nie ma między nimi przyjaźni. Dagon jest symbolem bóstwa tego świata, zła, obcego Boga, innego niż Bóg Izraela, kogoś przeciwnego Bogu, a więc szatana. Wiemy też, że diabelskie siły stoją za wszystkiego rodzaju, za każdego rodzaju bóstwami, posągami, rzeźbami, które nakłaniają ludzi do właśnie całowania, kłaniania się i oddawania czci. To robi diabeł, aby odwrócić naszą uwagę od Boga i od Pana Jezusa, Zbawiciela. Kochani, aby przejść jakby troszkę płynniej do tego, o czym chcę w zasadzie mówić, co jest ścisłym tematem tego zwiastowania, musimy sobie przywołać kilka osób z Nowego Testamentu, które się przykleiły do chrześcijan i które sobie postawiły swoją arkę, swoją skrzynię przymierza, swojego Pana Boga obok swoich bóstw. Jest nim na przykład Szymon Czarnoksiężnik w Dziejach Apostolskich. Człowiek, który zdawałoby się załapał już o co chodzi. Zdawałoby się, że stał się chrześcijaninem. Chodził za chrześcijanami, mówił to co trzeba, uśmiechał się jak trzeba, zachowywał się jak trzeba, nawet się ubrał tak jak trzeba w niedzielę na nabożeństwo. A jednak, gdy poszło o coś głębiej, o coś ważniejszego, nie wiedział, co to pokuta.
opamiętanie. Nigdy nie poznał smaku i nigdy nie poznał uczucia zgiętych kolan i łez spływających po policzkach w pokucie opamiętaniu. Dopiero apostoł Piotr musiał mu wytłumaczyć: człowieku, opamiętaj się, mówi apostoł Piotr do Szymona. Ananiasz i Safira, zdawałoby się ułożone małżeństwo zborowe. Ludzie, którzy coś robili w zborze, jakiś czas się już w zborze oczywiście zadomowili. Fajnie, nikt nie zwracał na pewne rzeczy uwagi, dopiero kiedy Duch Święty nie wyniósł na światło pewnej zgnilizny, która była w ich sercu. Okazało się, że tam w sercu Ananiasza i Safiry dawno stał posąg w postaci pieniądza. Może nawet i Dagon, w tym oczywiście cudzysłowiu, czyli jakieś obce bóstwo, któremu się kłaniali na co dzień, pieniądz. Z jednej strony w świątyni, którą byli, był Dagon, a więc pieniądz, a z drugiej strony Bóg. I tak rozkrokiem, jedną nogą tu, drugą nogą tu, aby to wszystko móc jakoś pogodzić. Jednak Pan Bóg nie pozwoli się z siebie naśmiewać, czytamy w Bożym Słowie. I do pewnego momentu cierpliwie będzie znosił takie zachowanie. Ale w pewnym momencie coś musi pęknąć, aby się okazało, kto jest kto, w którą stronę idziesz. Demas mnie opuścił, czytamy słowa apostoła Pawła, umiłowawszy świat doczesny. No więc też do jakiegoś czasu godził sobie te dwie sfery, nigdy się nie opamiętał i nie nawrócił, bo wtedy przestałby miłować świat. Świat stałby się dla niego czymś obrzydliwym. Zacząłby patrzeć oczami Boga na świat, a jednak próbował sobie to jakoś pogodzić. Żyć w tym swoim letnim świecie, gdzie trochę gorąca, trochę zimna. Jednak znowu, do pewnego momentu to jest możliwe. Ale kiedy chcemy tak naprawdę zrozumieć i zobaczyć tą niezwykłą różnicę ludzi, którzy poszli za Panem Bogiem całym sercem, a pomiędzy tymi, którzy właśnie żyli tak dwojako, musimy otworzyć sobie Dzieje Apostolskie, 19 rozdział, 9 wiersz. Kochani, ta historia jest wyjątkowa. Bardzo lubię do niej wracać i ciągle o niej myślę. Kiedy jednak niektórzy upierali się przy swoim, odmawiali wiary i wobec tłumów znieważali drogę Pana, odłączył się od nich, oddzielił uczniów i codziennie rozprawiał w szkole Tyranosa. Mowa jest o apostole Pawle. Działo się to przez 2 lata w Efezie. Apostoł Paweł znalazł się w Efezie, doszło do jakichś komplikacji, ludzie nie chcieli przyjmować słowa, więc postanowił zrobić zbór, założyć zbór, oddzielić tych ludzi i tam po mieście i po regionie apostoł Paweł wziął sprawy, można powiedzieć, w swoje ręce i zaczął zwiastować Ewangelię przez 2 lata. Okazuje się, działo się to przez 2 lata, także wszyscy mieszkańcy Azji, zarówno Żydzi, jak i Grecy, usłyszeli słowo Pana. To jest ciekawe. A więc nie było osoby w okolicach Efezu, która by nie słyszała z ust Pawła, albo przynajmniej kogoś, kto przekazywał te słowa, kim jest Jezus, co uczynił, nie słyszała Ewangelii. Wszyscy o tym usłyszeli. Ale czytajmy dalej. Bóg też przez ręce Pawła w niezwykły sposób okazywał swoją moc. Było nawet tak, że wkładano na chorych chustki lub przepaski, które dotknęły jego ciała. To wystarczało, aby ustępowały choroby, a złe duchy wychodziły. Niektórzy wędrowni egzorcyści żydowscy również próbowali wzywać imienia Pana Jezusa nad ludźmi opanowanymi przez złe duchy. Mawiali: zaklinam was przez Jezusa, którego głosi Paweł. Tak czyniło 7 synów niejakiego Skewasa, z Cewy, arcykapłana żydowskiego. Jednego razu zły duch odpowiedział: Jezusa znam i wiem, kim jest Paweł, lecz wy kim jesteście? Następnie człowiek, w którym był zły duch, rzucił się na nich, pokonał obu i pobił ich tak, że nadzy poranieni uciekli z jego domu. Dowiedzieli się o tym wszyscy Żydzi i Grecy mieszkający w Efezie, padł na nich strach i zaczęto wywyższać imię Pana Jezusa. Kochani, kiedy czytam ten tekst, patrzę na okoliczności, na całe to miasto i mogę dojść do wniosku, że to miasto napełniło się swego rodzaju kulturą chrześcijańską. Kulturą chrześcijańską. Kiedy
przypomina mi się pewne wydarzenie. Wiem, że już w świętej pamięci Billy Graham zrobił ogromną, ogromną pracę w Stanach Zjednoczonych. Jeden z największych ewangelistów w Stanach Zjednoczonych niedawno odszedł. Jednak wielu, wielu ewangelistów obecnych mówi tak, drugim dnem tego, co działo się za jego czasów, tych wszystkich wielkich krucjat ewangelizacji, ogromnych wydarzeń stadionowych, jest to, że Stanom Zjednoczonym, Amerykanom pomieszały się rzeczywistości. Chrześcijaństwo stało się kulturą. Bezbożne rodziny zasiadają do stołu, aby się pomodlić i podziękować Bogu. A na co dzień żyją bezbożni. Więc pewne praktyki, metody i sposoby przeniknęły tak do rodzin, iż ta modlitwa nawet przy jedzeniu, trzymając się za ręce, stała się jakby wizytówką Amerykan. Tak jest w filmach, czy tak jest w telewizji, tak są przedstawiani. A więc jakby drugie dno tych wszystkich krucjat jest to, że zaistniała tak zwana kultura chrześcijańska. I pewien ewangelista mówi tak. Na jednej z ewangelizacji głosiłem Ewangelię. Wzywałem ludzi do pokuty, opamiętania. I po tej ewangelizacji przyszedł pewien pijany człowiek i mówi, kaznodziejo, czego ty ode mnie chcesz? Przecież ja już wyszedłem do przodu. Czego ty ode mnie chcesz? A więc kultura chrześcijańska, coś ludzie nie do końca załapali z tego, o czym, co było zwiastowane. To samo dzieje się w 19 rozdziale. Oczywiście nikt nie miał takich intencji, apostoł Paweł już na pewno. Ale jakby poznajemy tutaj kilku synów pewnego Żyda, którzy nigdy się nie opamiętali, nigdy nie nawrócili się, nigdy nie przeszli przez Golgotę krzyż. Nigdy. A próbują coś robić po chrześcijańsku. Ubrali się tak samo, założyli odpowiednią chrześcijańską maskę i nawet tym samym językiem mówią, co chrześcijanie. Okazuje się, że to nie działa. Powiem tak, gdyby ci ludzie, gdyby ci synowie kiedyś, gdyby ich kolana poczuły, jak to jest zginać się przed Bogiem, jak to jest zapłakać nad swoim stanem, jak to jest wezwać jedyną swoją możliwość na zbawienie, a więc wezwać imienia Jezus, to te duchy z krzykiem by uciekały, bo Bóg obiecał, że tak będzie. Nie zadziałało. To znaczy, że ci ludzie nie pomylili się w formułce, nie powiedzieli czegoś opatrznie, tylko powiedzieli to, co powiedzieli, a serca były dalej kamienne. Stare życie, tak jak żyli, tak żyją do tej pory. Więc tutaj mamy tych ludzi, pewna kultura chrześcijańska. Może tak być dzisiaj. Nie wiem, kto siedzi dzisiaj na tej sali, a może dzisiaj właśnie też jesteś na tym miejscu. I tak ci się spodobało, w zborze jest fajnie. Problem w tym, że to nie wystarczy. Musisz się opamiętać, uwierzyć w Jezusa i całym sobą musisz poczuć, że potrzebujesz ratunku. I zawołać do tego, który ten ratunek ci ześle, jeśli tylko zapłaczesz, jeśli tylko w środku zacznie się w tobie świadomość grzechu i potrzeba ratunku. Wezwij Jezusa i uwierz w Niego, a będziesz zbawiony, powiada Boże Słowo. Kochani, z drugiej strony, gdy czytamy jakby dalsze, kolejne wersety, w 18 czytamy, wielu też tych, którzy uwierzyli, przychodziło, wyznawało i ujawniało swoje praktyki. Pokaźna liczba osób, które zajmowały się magią, poznosiła księgi i publicznie je paliła. A więc mamy ludzi, którzy nie poszli w tymi samymi śladami. Oni uwierzyli, zrozumieli, tak, te księgi, którymi się parałem, te praktyki, które były moim udziałem, magia i tak dalej, zrozumieli, że to jest ten Dagon, bóstwo tego świata i to nie może stać obok Pana Boga. Musi coś tąpnąć, ktoś się musi ukorzyć, ktoś musi paść na kolana. Obyśmy tym kimś byli my. Kochani, Dagon, czyli stary styl życia, stary język mówienia. I cały cud zbawienia polega na tym, że kiedy Bóg przychodzi do naszego życia, a więc to stare życie, ten posąg, który tak mocno stał na nogach do tej pory, musi paść przed Nim.
leży rozwalony przed Bogiem, ponieważ Bóg daje ci nowe serce i zaczynasz brzydzić się tym, co do tej pory kochałeś. To jest ciekawe. Wielu ludzi, chociaż chce dobrze, to jednak kiedy Pan Bóg nie przyjdzie i nie odmieni tego człowieka, nie da mu nowego serca i nowego ducha, to dzieje się coś, o czym wielu ludzi nie myśli, ale tak się dzieje. Kochają to, czego Bóg nienawidzi, a nienawidzą to, czym Bóg się chlubi albo miłuje. Ale kiedy dochodzi do zrodzenia z ducha, to nagle ten papieros, który tak bardzo ci smakował, staje się śmierdzący. Ten kieliszek wódki, który do tej pory ci smakował, o którym myślałeś, jest obrzydliwy. Te kłamstwa na co dzień, dzięki którym wychodziłeś z twarzą z chwilowego problemu, teraz sprawiają, że jest ci wstyd. To dzieje się, kiedy masz nowe serce, nowego ducha, kiedy Bóg otwiera ci oczy. Bardzo często dzieje się to z dnia na dzień. Bardzo często. Kiedy nagle zabije w tobie to serce, to nowe serce, które Bóg, jak czytamy w księdze Jeremiasza i w księdze Ezechiela, wytarga ci to kamienne serce i włoży nowe. Musisz być innym człowiekiem. To musi tak działać. Ja nie przyjmuję innego rodzaju nawrócenia. Jak tylko to, w którym człowiek staje się nowym i żyje nie lepiej niż do tej pory, ale żyje inaczej, żyje nowym życiem. A więc Bóg daje ci nowego ducha, więc zaczynasz szukać tego, co Boże. Posąg został postawiony na nogi, jednak drugiej nocy dzieje się podobna rzecz. Tym razem jednak odcięte zostają dłonie i głowa. Posąg leży, tułów leży przed skrzynią, głowa i ręce na progu. O ludzie, gdyby ci Filistyni zwrócili na to uwagę, co tu się dzieje, to mocno by stąpali po progu tej świątyni, a nie omijali, bo ich bóstwo straciło głowę i ręce. Cóż to jest za zwiedzenie w tym momencie, kiedy posąg leży jak martwy, jeszcze rozcięte są jego członki. Wierzyć temu bóstwu, że on, kiedy twoje ręce będą opadały i kiedy ty będziesz tracił głowę, bo ciężar życia będzie cię przytłaczał, to właśnie ten posąg, który leży jak martwy, cię wspomoże. Cóż to jest za zwiedzenie, za błąd? Bóg po raz kolejny pokazuje, kim on jest w rzeczywistości duchowej, a kim są te marne zgliszcza, które leżą. Kochani, przyjaźń świata z Bogiem nie istnieje. Nie istnieje. Już o tym Eliasz mówił, kiedy prorokował nad narodem izraelskim, woła do ludzi donośnym głosem: jak długo będziesz kuleć na dwie nogi? Jak długo będziesz chodził jedną stroną za Bogiem, a drugą stroną za Baalem? Jak długo będziesz chodził jedną nogą do zboru, aby posłuchać drugą nogą do rzeczy niegodziwych, świeckich, niezgodnych z Bożą wolą? Jak długo, Eliasz wołał. Bądź więc albo zimny, albo gorący, ale nigdy letni, udając, że posiadasz jakieś ciepło w sobie, a chowając przerażający chłód w swoim wnętrzu. Kochani, to jest ogromne wyzwanie dzisiaj dla nas. Abyśmy z tej historii, jak mówi apostoł Paweł, wzięli lekcję. Ja również konfrontuję się z tym słowem osobiście. Kiedy czytałem, kiedy rozważałem, dla mnie to słowo absolutnie nie jest inspirujące, bo tego słowa po prostu nie cierpię, ale konfrontujące. I tak działa dla mnie słowo. Konfrontuje mnie, rozpala żywym ogniem do takiego stopnia, że to musi zostawić ślady na całe życie. Kochani, więc niech nas to dzisiaj skonfrontuje. Wejrzyjmy w siebie. Zwróćmy uwagę na to, czy w naszym wnętrzu, w naszej codzienności nie stoją dwie sfery, nie ścierają się albo nie stoją w jednym miejscu. Stare życie, które hołdujesz. Tu nie chodzi o to, że oczywiście wszyscy walczymy ze starym życiem. Tak, to nas gdzieś tam smaga. Ale ja mówię o czymś zupełnie innym.
o takim przyzwyczajeniu i hołdowaniu tym starym praktykom, braku pokuty, opamiętania i rozróżnienia Bożej woli, co jest święte, a co jest nieświęte. Jeśli coś takiego się dzieje w twoim życiu, to może czas przyjść przed Boga i nie czekać na czas, tak jak Demas, tak jak Szymon, tak jak Ananiasz i Safira, kiedy on weźmie sprawy w swoje ręce i rozetnie to, co trzeba rozciąć, ale może czas pokłonić się przed nim i powiedzieć: Panie, oddaję Tobie wszystko. Niech ten stary posąg starych rzeczy, starych sprośności, starych filmów, starych obrazów, starych rzeczy, niech to runie przed Tobą. A Ty weź moje życie całe, tak jak jestem. Uświęć i oczyść. Niech krew Twojego Syna, Pana Jezusa, dzisiaj obmyje moje szaty, abym szedł przez życie pełną z wiarą i z pełnym przekonaniem, iż Ty mi wybaczyłeś, przebaczyłeś i mogę śmiało oczekiwać dnia Twego, aż przyjdziesz.